Warszawa, stolica Polski. Polska i Polacy. 18 lat po 1989 roku, kiedy to po półwieczu sowieckiego zniewolenia i komunistycznego kłamstwa przyszła do narodu polskiego nadzieja na zwycięstwo prawdy. Właśnie dopiero teraz toczy się bój o prawdę. I chyba nie bardzo rozumiemy Jana Pawła II, chociaż tak często go cytujemy, który powtarzał: tylko prawda czyni człowieka, narody, społeczeństwa naprawdę wolnymi. A dalej dodawał: Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój kraj. Proste. Czy to rozumiemy? Czy nam potrzebna jest prawda? Ta nasza mała wewnętrzna i taka wielka narodowa? Jak to z nami jest? Jeszcze tak niedawno tłumnie śpiewaliśmy w uniesieniu, nie reagując na stojących obok tajniaków, nie bojąc się ZOMO, bicia, aresztów. Ojczyzno. Gdzie jesteśmy dzisiaj, gdy trzeba uporać się z agentami, tajnymi i jawnymi, kapusiami, łotrami, donosicielami, ze zdrajcami ojczyzny, złodziejami majątku narodowego? To właśnie my, zabiegani w codzienności, musimy znaleźć w sobie dość świadomości i rozeznania, aby przywrócić Polsce prawdę. Maciej Rybiński w swoim przełomowym artykule napisał: rozpoczyna się prawdziwa rewolucja moralna, polegająca na zwyczajnym odkrywaniu prawdy, przywracaniu właściwej hierarchii wartościom i prawdziwego znaczenia słowom. Dzisiaj całe pokolenie wychowane przez Gazetę Wyborczą zobaczyło, że świat zbudowany dla nich przez Czesława Kiszczaka i Adama Michnika był kłamstwem. I jednocześnie wtedy pisarz Marek Nowakowski napisał: kto nam zafundował taką Polskę? Antyrozliczeniowa koalicja od Michnika po arcybiskupa Życimskiego. Czy będzie możliwe wreszcie po tych 17 latach, które minęły, rozliczyć tamte czasy półwiecza Polski? Czy będzie można oddzielić dobro od zła, oddzielić tych, którzy szkodzili Polsce i szkodzą i działają nadal, od tych, którzy za tę Polskę, mówiąc nieźle, ja użyję tego słowa, ponieważ ja z takimi ludźmi rozmawiam, oddawali życie? Musimy walczyć równocześnie z sytuacjami, które zmierzają do odkrycia prawdy o tamtym systemie, do zmiany i usunięcia pewnych pozostałości, takich jak jest na przykład ujawnienie dawnych struktur służb bezpieczeństwa, pozbawienie ludzi tamtego systemu nieuprawnionych przywilejów, z których korzystają. Ale z drugiej strony także mamy problem nieprawdopodobnie rozpowszechnionej, bardziej chyba jeszcze niż w tamtym systemie, nieporównanie korupcji. Złodzieje będą karani? Chyba nie i musimy to przyjąć do wiadomości, że po pierwsze nie ma takich instrumentów prawnych, nie ma takiej większości, która by te instrumenty z dnia na dzień potrafiła stworzyć. Kilka miesięcy temu czytałem nekrolog w jednej z gazet, umarł generał Perelowski. Były AL-owiec, później wysoki oficer Ludowego Wojska Polskiego, wysokie funkcje w Ministerstwie Obrony Narodowej Perelowskiej. Nekrolog podpisany przez synów. Jeden prezes wielkiej spółki Nowoczesne Technologie, drugi wybitny działacz także w
przemyśle, takiej tam dziedzinie bankowości czy usługach finansowych. Ale to są ludzie na samym świeczniku. A ich ojciec pracował jako pospolity bandzior w Gwardii Armii Ludowej, z siekierą po sąsiadach chodził, zdobywał dobra materialne. Dokumenty są przerażające. Czyż można obojętnie przeglądać ten album, patrzeć na zdjęcia, podpisy? Porucznik Zygmunt Szymanowski, bez. Zamordowany w 1950 roku na Rakowieckiej. Młodziutki Waldemar Butkiewicz, Roland. Zginął podczas akcji z UB. Porucznik Jan Borysewicz, Krysia. Bojownik dwóch okupacji. Niezwykle popularny wśród ludności i partyzantów Armii Krajowej. Zginął w walce z NKWD. Wiktor Zacheusz Nowowiejski. Uwolnił kilkudziesięciu więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Mławie i Chorzelach. Otoczony przez grupę operacyjną UB i KBW, popełnił samobójstwo. Porucznik Włodzimierz Citowiecki, Mewa. 25 lat więzienia w łagrach. Ela Kolendo-Cichocka, łączniczka. Więziona przez 11 lat na Syberii. Mieczysław Jerzewski, żołnierz majora Zapory. Zginął w walce z NKWD. Ich nie broniła konstytucja, sędziowie, paragrafy. Bohaterowie z tytułami generalskimi Polski przedwojennej i młodzi zwykli bojownicy o Polskę i własną godność gnili w ubowskich więzieniach, bici, upokarzani, zamęczani na śmierć. Kaci rechoczą szyderczo z tych, co w wolną Polskę uwierzyli. W Warszawie na ulicy Kruczej zmarł kilka lat temu dyrektor departamentu NPP, człowiek, który jednorazowo przyczynił się do zbrodni popełnionej na około 200 osobach, zamordowanych w okrutny sposób. Ludzi we śnie, obrzuconych wiązkami granatów, rozstrzelanych w jakichś tam po niemieckich stadach na Opolszczyźnie. Pułkownik Wędrowski. To jest akurat coś, co mnie szczególnie boli, bo jest skala wielka, tam jest mnóstwo rodzin. Te miejsca, jak każdy, są nazywane tam na Opolszczyźnie Małym Katyniem, bo w skali tych miejscowości tam to rzeczywiście jest coś na wielką skalę. Ale takich zbrodni popełnionych na kilkunastu czy kilkudziesięciu osobach w Polsce są setki, jeśli nie tysiące. I dzisiaj się czyta dokumenty poszczególnych operacji prowadzonych przez Resort Bezpieczeństwa czy przez KBW, i raport brzmi konkretnie, że ujęliśmy dwóch NZ-owców, czy dwóch AK-owców z opaskami na ręku w mundurach Wojska Polskiego. Nie zdążyliśmy ich przesłuchać, bo obecny przy tym zastępca wojewódzkiego szefa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego kazał ich na miejscu rozstrzelać i zakopać. Co też uczyniliśmy. Nawet personaliów tych ludzi nie spisano. I dzisiaj rodzina nie wie. Byli gdzieś w lesie, przepadli. Więcej, resort nie wie, kogo zabił. Bo się pośpieszyli. Ile takich zbrodni mamy? Ilu mamy zbrodniarzy? I ci zbrodniarze, jest cała sfera dokumentacji przecież w dawnym Zbowidzie, gdzie pisali wprost. Więzienie w Szczecinie, jako strażnik więzienny, rozstrzeliwałem więźniów na polecenie szefa aresztu, tam czy szefa więzienia. Za to dostawałem 5 paczek papierosów, pół litra wódki i 3 dni urlopu. I człowiek w latach 70., który to robił w latach 40., 50., chwali się czymś takim. W dokumencie nie jakimś resortowym ubeckim, tylko w dokumencie kombatanckim. Ja kiedyś przesłuchiwałem takiego NKWD-stę w Urzędzie do Spraw Kombatantów, który przyszedł z synem. Syn od razu zaznaczył, ja jestem przez pana z naboru z Kubiszewskiego, ministra. Niech pan uważa na mnie, bo ja dużo mogę. To był tam początek lat 90. I oczywiście ojciec był przesłuchiwany, on łgał, ile tylko wlezie w tym przesłuchaniu, chociaż wszystkie papiery jego były, o czym on nie wiedział, że ma pełną służbę w NKWD, że służył na punkcie ewakuacyjnym dla ludności polskiej przesiedlanej na wschód, tak to się ładnie nazywało w jego życiorysie, czyli etap dla osób wywożonych.
I później w jakimś łagrze był nadzorcą na Uralu, gdzieś też jakimś, gdzie większość była Polaków, ludzi lub jeszcze jeńców z 1939 roku, bo to w jego życiorysie było. Mało. Ściągnął sobie dokumenty z Kijowa NKWD-owskie, ściągnął sobie jakieś dokumenty NKWD-owskie poświadczające jego służbę z Moskwy, to wszystko w jego papierach zostało i on później, jak pokazałem mu, że on kłamie, że to wszystko jest, tylko patrzył na tego syna z podełba, a syn tato, tato do niego, co to? Prawdopodobnie nie wiedział, ale ten syn mi ubliżał na korytarzu za to, że śmiałem tatusia ruszać. Bronili agentów SB, niszcząc ich akta, manipulując nimi, zabraniając zadawania pytań o ich przeszłość. Wnieśli do Nowej Polski relatywizację prawdy i kłamstwa, dobra i zła. Antylustratorzy pozwolili im działać. Dzisiaj większość tych ludzi, którzy mają piękne życiorysy opozycyjne, jakieś tam kombatanckie i tak dalej, jeździli z moczarem na ogniska na Kielecczyznę. Jedni brali medale, inni brali pensje, jakieś brali oferty pracy, inni brali pod uwagę to, że można na kolegów na przykład napisać i też za to wziąć pieniądze i to zaczęło się rozmywać. PRL był za duży, trwał za długo i zbyt rozległe to było, żeby to wszystko teraz ogarnąć i oddzielić jednych od drugich, powiedzieć, my jesteśmy ci szlachetni tutaj, ta mała garstka i ta reszta w tej chwili nie ma takich praw, bo wy się nie spisaliście. Nas jest za mało. Tych ludzi z drugiej strony. No ale chociaż tę górę osądzić, te straszne zbrodnie, te kuriozalne pieniądze. Na majątek jest przedawnienie. Minęły lata, ci ludzie się uwłaszczyli i się mogą śmiać, bo oni mają ten majątek. Wiadomo, że nikt sobie nie kupił fabryki, nie kupił paru tysięcy hektarów ziemi za pensję, którą pobierał w resorcie, czy pobierał w Komitecie Wojewódzkim, prawda? Bo takich pensji nie było w PRL-u. PRL był oszczędny, było spłaszczenie dochodów, czyli dochody musiały być skądinąd. Ale ile lat wstecz możemy sięgać? I na podstawie jakich przepisów? Nie ma takich przepisów. I po kilku latach tym ludziom już nic nie można zrobić. On ma majątek zalegalizowany. I jeśli Polska po roku 89 nie chciała tego zrobić, to następna, czy kolejna, tam według numerków czwarta Rzeczpospolita, co może zrobić? Nic. Gdy rozpoczęto zadawanie pytań do kandydata na prezydenta, zrobiło się gorąco. Wstyd, że jeszcze po 45 lat naszej niewoli macie tupet ubiegać się o władzę dalej i dalej nas pociągać w tak straszliwą nędzę i krzywdę. Ja jestem gotów wziąć odpowiedzialność całą za PRL, jeżeli to ma komuś poprawić samopoczucie, jeżeli to ma ułatwić zadanie. Tak jest. Ten obszar, w którym ujawniają się nieprawdopodobne patologie polskiego życia, niektóre wskazują, że właściwie od piłki nożnej, tej nieszczęsnej, prawda, która jest przecież jest jakby sportem narodowym się staje, a który był skorumpowany do samego dna, do szczytów polskiej medycyny, do działania sądów i prokuratur. Policji, przekazu, która współpracuje, gdzie co chwila wykrywamy kogoś, kto współpracuje z gangsterami, współdziała z nimi. Przecież to jest obszar, w którym tutaj prowadzona i w tej chwili rzeczywiście po raz pierwszy chyba od wielu, wielu lat prowadzona rzetelnie i prowadzona z pełną determinacją walka, ona jest w istocie, powiedzmy, tym głównym frontem, który walczył o przyszłość Polski. To, co ostatnio dzieje się w Polsce, pokazuje jasno, jak udało się zniszczyć elementarne zasady przyzwoitości i godności narodowej. To jest szyderczy śmiech z narodu. Dlaczego tak się stało, że na początku lat 90., zaraz po 89 roku, nie zostały przeprowadzone konkretne działania? Czy te ugrupowania solidarnościowe, czy one naprawdę chciały wolnej, niepodległej Polski, rozliczonej z poprzednim okresem? Podstawą do oceny ich postawy jest dalszy ciąg.
jest to, jak się zachowali w chwili, kiedy stało się jasne, że te wtedy istniejące, wymuszające w ich przekonaniu taką ugodę, takie porozumienie, warunki, przestały istnieć. Bez systemu dominacji sowieckiej cały ten układ władzy w ogóle nie istniał. Nie mógłby powstać i nie mógłby funkcjonować. A więc w momencie, kiedy protektor wycofał się z tego obszaru, dominacji nad tym obszarem, było elementarnym, podstawowym obowiązkiem ludzi, którzy w dobrej wierze reprezentowali społeczeństwo, albo przynajmniej mieli takie ambicje, było wyciągnąć z tego wszystkie wnioski, a wniosek mógł być tylko jeden. Już panom za to porozumienie dziękujemy, bo historia je zdezawuowała. Jak najszybciej trzeba, tak jak powiedziałem, jak to było w prawie rzymskim, oddać władzę, oddać głos prawowitemu właścicielowi, społeczeństwu polskiemu w wolnych wyborach. Czy okrągły stół, jego ustalenia poprzez umowy pisane i niepisane, jego uczestnicy, w sumie cała droga przejścia do niepodległości, zaciążyły na zablokowaniu lustracji i jej hamowania aż do współczesnych czasów? Przy okrągłym stole byli bardzo różni ludzie, natomiast ci, którzy byli decyzyjni, od których najwięcej zależało, dzisiaj to wiemy więcej, podejmowali grę, tak to oni dzisiaj nazywają, czy podejmowali rozmowy na najwyższym, czy na średnim szczeblu, docierając pośrednio do osób najwyższych decydentów PRL-u, prowadzili grę, żeby wyeliminować resztę opozycji. I tutaj słowo niepodległość, w tym przypadku tak rozumiana, jak byśmy to rozumieli dzisiaj, że jest pełna suwerenność, uniezależnienie się od struktur Układu Warszawskiego, od RWPG, od Moskwy, nie wchodziła w ogóle w grę. I możemy pominąć to, co ci ludzie mówią, co o nich się mówi, ale mówmy o faktach. Jeśli Polska jest krajem, z którego ostatnie wojska sowieckie wyszły ze wszystkich państw obozu dawnego bloku komunistycznego, to o czym świadczy, że ktoś ten proces wstrzymywał, komuś to było nie na rękę. Jeśli były propozycje, że stworzymy Układ Warszawski bis, że stworzymy RWPG bis, że to dalej będzie kontynuowane tylko w jakiejś złagodzonej formie, to znaczy, że tym ludziom nie chodziło przynajmniej wtedy, albo nie wierzyli w to, że może być pełna niepodległość. I gdyby wtedy ruszyły sądy przeciwko zbrodniarzom, gdyby wtedy były takie procesy jak Humera czy innych ileś tam lat później, ale gdyby się rozpoczęły od samej góry, gdzie były bezpośrednie dowody zbrodni popełnionych, to druga strona by nie protestowała. Nie byłoby tak, że SLD czy SDRP wtedy darłoby się w niebo głosy, że są naruszane prawa człowieka. Nie byłoby tu praw człowieka, bo prawa człowieka byłyby zachowane. Ci ludzie mieliby autentyczne procesy praworządne z przesłuchaniami świadków, z badaniem dowodów. Procesy byłyby bezstronne. To nie byłaby dzika żądza odwetu, ale to było wtedy możliwe. I przypuszczam, że gdyby była ogłoszona na przykład abolicja, przyznajecie się, prawda, i łagodzone będą kary. Oddajecie majątek, który zagrabiliście, część wam z tego zostanie. To, co proponował premier Olszewski, lustracja majątkowa, za przyznanie się, część przynajmniej tego zachowacie. Gdyby to wtedy wprowadzono w życie, przypuszczam, że dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym punkcie odniesienia, nie byłoby dziwnych fortun i nie byłoby biedy powszechnej naokoło nas, ludzi, którzy naprawdę się poświęcili, naprawdę działali, żyją w skrajnej nędzy. Dzisiaj prezydent Kaczyński daje im jakieś specjalne renty, oni mają dostawać jakieś dodatki, teraz się mówi w ogóle o dodatkach kombatanckich, ci, którzy nie mają co jeść, to dostaną te kilkaset złotych, tam 200, 300 czy 400, a to jest nagroda pocieszenia, że to właściwie oni nie o to walczyli, żeby teraz dostać ochłap, tylko o to, żeby było w Polsce normalnie, a normalnie nie było. Na podstawie artykułu 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o natychmiastowe odwołanie pana Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. Lech Wałęsa. Tym głównym punktem, o którym od samego początku było wiadomo, że to jest albo, albo, i że tutaj sprawy będą, nastąpi przełom, albo zdołamy, że tak powiem, siły dawnego systemu się utrzymają, to była kwestia wówczas
bardzo aktualna i bardzo zasadnicza, mianowicie sposobu przejęcia i zagospodarowania majątku narodowego. Tego, co zostało po PRL-u, co było niejako, że tak powiem, jakby w pewnym sensie bezpańskie, no ale co było dobrem ogólnonarodowym. I wtedy już przygotowywany system przejmowania tej własności, uwłaszczania się na niej różnych grup i osób z dawnego systemu, on został przez rząd na samym początku, na wstępie, przez mój rząd zablokowany. I to, że o tym w tym momencie jakby panuje idealna zgoda milczenia, że nikt nie chce nawet wspomnieć o czymś takim, to dowodzi złego sumienia tych, którzy ten majątek między siebie rozdzielili. A system dzielenia był taki, że żeby ukraść 100 złotych, trzeba było zmarnować 1000. I mamy w tej chwili rezultat, te 17 lat, to ogromne perturbacje społeczne, te nieprawdopodobne koszty, jakie poniosły najsłabsze grupy społeczne w Polsce, to jest skutek takiego właśnie procesu dzielenia i przejmowania majątku narodowego. Sposób jego zagospodarowania i przejęcia stworzył dzisiaj nowy, istniejący w III Rzeczpospolitej układ władzy i właśnie z tym układem musimy się uporać. A czy pan wtedy miał sprzymierzeńca w postaci prezydenta solidarnościowego Lecha Wałęsy? Lech Wałęsa, nie chcę wnikać w jego motywy, ani być badaczem jego sumienia. Niewątpliwie uznał, że skoro władzę ma w rękach, to zasadniczą jego troską jest utrzymanie tej i utrwalenie tej władzy. I to było początkiem jego klęski i klęski całego nurtu solidarnościowego, którego on w tym czasie był nadzieją. Tak, i jak się ogląda ten film Nocna zmiana, ta bieganina po schodach i tak dalej, i wtedy się ogląda prezydenta Wałęsę, to widać wyraźnie, że się boi. Gdyby Wałęsa zdobył się na to, żeby po prostu szczerze przed samym sobą i przed tymi, którzy mu dawali mandat, to ujawnić, powiedzieć, przyznać, zostałoby to przyjęte z pełnym zrozumieniem. Czy zachowały się, gdzie, dokumenty, archiwa tych, którzy decydowali o losach Polski i Polaków przed 1989 rokiem, a potem w nowych układach i w nowej roli tworzą elity rządowe i finansowe, przekazując władzę i pieniądze, sposób myślenia o Polsce swoim dzieciom i wnukom? Z punktu widzenia mojej wiedzy o archiwach, o tych dokumentach archiwalnych, które są zachowane, można odtworzyć znakomitą część naszej przeszłości, a także rodzaju zaangażowania w tą historię poszczególnych osób. Nie ma możliwości tutaj pomylenia większego byłego tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa od osoby represjonowanej, rozpracowywanej przez aparat bezpieczeństwa. Komuniści te dokumenty produkowali dla siebie, dlatego, żeby być sprawniejszym, dokładniejszym, a nie po to, żeby komukolwiek szkodzić po jakiejś zmianie systemu, której nawet się nie spodziewali często w 1989 roku. Jeżeli jakiś oficer chciał pozyskać kogoś jako tajnego współpracownika, pisał stosowny meldunek, ten raport o werbunek, tak to się nazywało, akceptowali jego przełożeni. Na takie spotkania werbunkowe lub spotkania, które następowały później, spotkania kontrolne, razem z tym oficerem udawał się jego przełożony. Karta po tym meldunku, dokonywano procedury rejestracji w stosownej ewidencji itd., itd. Był to system, w którym uczestniczyło w takim zarejestrowaniu agenta co najmniej kilkanaście osób. W różnych miejscach tego agenta odnotowywano na różne sposoby. Jak powiadałem, ten oficer, który takiego tajnego współpracownika werbował, też był kontrolowany przez swoich przełożonych i system był nastawiony właśnie na to, żeby żadnych jakby wykluczał możliwość dokonywania jakichkolwiek fikcyjnych werbunków. Myślę, że całą prawdę
okresie PRL-u, ale także i okresie transformacji w znacznej mierze, przyszli historycy będą mogli powiedzieć dopiero wtedy, kiedy uzyskają dostęp do archiwów moskiewskich. I wszystko wygląda na to, taka wiedza ogólna o tradycji tych instytucji w Moskwie, każe sądzić, że ten materiał jest tam kompletny. Tylko dostęp do niego jest w tej chwili niemożliwy i nie wiadomo, kiedy będzie możliwy. A to, co jest u nas, w moim przekonaniu, jest wystarczające, żebyśmy mogli uzyskać pełne wyobrażenie, czym był ten system. Archiwa partyjne również przechowane są w archiwach państwowych na terenie kraju oraz w archiwum aktynowych w Warszawie. Natomiast jeżeli chodzi o lata 70. i 80., są to również archiwa w znacznej mierze przetrzebione i wielu dokumentów dotyczących czy protokołów obrad biura politycznego czy ścisłego kierownictwa partii, gdzie zapadały tego rodzaju kluczowe decyzje, za które można by tych ludzi podciągnąć do odpowiedzialności karnej, również zostały zniszczone na przełomie lat 80. i 90. Także teczki personalne nawet znacznej części funkcjonariuszy partyjnych zniknęły na przełomie 80. i 90. roku. Niektóre z nich znajdują się w domach. Jeżeli chodzi o partyjne, oczywiście niszczyli je funkcjonariusze KCPZPR, którzy albo je niszczyli, albo wręcz rozdawali funkcjonariuszom partyjnym, żeby sobie je zabrali do domu. Natomiast jeżeli chodzi o archiwa bezpieczeństwa, zaangażowanych było w to setki, jeśli nie tysiące osób na terenie kraju i polecenia padały z samej góry, z Warszawy, z centrali MSW. Wedle mojej oceny gro materiałów archiwalnych zostało zniszczone już w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego, który o masowym niszczeniu akt doskonale wiedział. Brak jakiejkolwiek reakcji, to, że te archiwa niszczono w sposób masowy i tak naprawdę bez żadnego przeciwdziałania, bo w jakiejś mierze za to odpowiedzialny jest również szef ówczesnego rządu i to należałoby zapytać pana premiera Mazowieckiego i jego otoczenie, dlaczego nie reagowali. Niszczenie dokumentacji odbywało się już w Nowej Polsce po roku 89, właściwie wcześniej, to się zaczęło pod koniec PRL-u, na wielką skalę. Dotyczyło to zarówno Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli bezpieki wojskowej, dotyczyło akt MSW, szeroko pojętych, w tym pionu SB, ale także akt partyjnych, PZPR-owskich. Przecież te polecenia generała Jaruzelskiego, aby zniszczyć dokumentację stanu wojennego, posiedzeń biura politycznego, dokumentacja dawnej informacji wojskowej i w większości akt Wojskowej Służby Wewnętrznej była w dyspozycji ostatniego dowódcy tej służby, generała Edmunda Buły, który był następcą generała Kiszczaka. I on sobie te akta palił przez wiele miesięcy, niszczył, ale teraz się dowiadujemy, że on nie tylko to wykonał. On całość zmikrofilmował przed zniszczeniem i przekazał do Moskwy. I to jest według mnie rzecz nie do pojęcia, że to jest całkowicie bezkarna rzecz, że jemu za to nic nie grozi. To zostało ujawnione chociażby w raporcie o likwidacji WSI. Także było to pewnego rodzaju szokiem środowiskowym, że coś takiego mogło mieć miejsce, że przekazano całość tej dokumentacji, którą zniszczono, jednak do dyspozycji bezpośrednich mocodawców i nic. I po prostu nic. To jest powszechna wiedza, że komisja tak zwana Michnika w składzie kilkuosobowym przez długi okres czasu w sposób chyba mało kontrolowany albo w ogóle niekontrolowany na bardzo dziwnych zasadach i wedle bardzo dziwnych metod funkcjonowania w tych archiwach MSW była. Natomiast co czytano i czym ta praca się skończyła, tak naprawdę nikt nie wie. Jeżeli chodzi o komisję Michnika, żaden raport nie jest historykom znany. Niszczone akta PZPR-owskie. Wiemy, że takie polecenia wydawał generał Jaruzelski. Dzisiaj robimy mu sprawę za stan wojenny. Będzie wielkie oburzenie, już właściwie jest, od Wałęsy poczynając przez tam całe środowiska, które traktują go jako bohatera, jako człowieka honoru, jako tego, który uratował Polskę wielokrotnie i w 81, w 89 i cały czas nas ratuje i poświęca się na naszą rzecz. Ale za to nikt mu sprawy nie zrobił. Funkcjonariusze albo nie żyją, albo zniknęli.
byli, istnieli i w pewnym momencie ci ludzie zniknęli. Ja mam taki przykład, dokument dotyczy rodziny, bo nie tylko jego, szefa jednego z powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Nazwisko zmieniono jemu, jego żonie, jego dzieciom. Jest taka klauzula, że jest to niezbędne ze względu na wyjątkowo ważny interes strony. Ten człowiek zrobił swoje, jest świadomy tego, co zrobił, nie chce, żeby się za nim to ciągnęło, za nim, za jego rodziną. I on w tej chwili, przenosząc się z tego miejsca, gdzie mieszkał, gdzie urzędował, do stolicy, otrzymuje nową tożsamość. Otrzymuje nową tożsamość jego rodzina. Był taki pan, taki towarzysz, od tej pory tego towarzysza nie ma, jest zupełnie ktoś inny. Kto nam zafundował taką Polskę? Kto z najwyższą determinacją broni dygnitarzy partyjnych? Kto w nie swoim imieniu odpuścił komunistyczne winy i zbrodnie? Kto zapewnił im i ich rodzinom komfort psychiczny i materialny? Czy mają prawo wygłaszać mowy o moralności i demokracji, prawach człowieka? Dlaczego w innych krajach lepiej, gorzej, ale rozwiązany został problem lustracji? Nasze myślenie ma być nakierowane w zupełnie inne miejsce, na podstawie zupełnie innych kryteriów. To jest odwrócenie wszystkiego do góry nogami. Było spotkanie z Jackiem Kuroniem na Uniwersytecie Warszawskim. On oczywiście, jak to on wtedy w pełnej formie, bardzo dużo, bardzo długo mówił ciepło o wszystkim, jak to teraz będzie, co to jest demokracja, to co są prawa człowieka, wartości i tak dalej. Sala oczywiście biła brawo, ludzie byli zachwyceni, większość była młodych, ale później była dyskusja, znaczy mikrofon gdzieś tam krążył po sali, można było zadawać pytania. I głos zabrała pani, która przedstawiła się, że była asystentką profesora Tatarkiewicza. I mówi, tacy ludzie jak pan stali przy wejściu uniwersytetu i takich profesorów jak Ajdukiewicz, Kotarbiński, jak mój profesor Tatarkiewicz, nie byli wpuszczani na uczelnię. Przez takich jak pan, pana koledzy, towarzysze partyjni, wy ich odpędzaliście, starą kadrę profesorską, która nie miała prawa nauczać. I co pan na to? I tu się Kuroń zmieszał, nie bardzo wiedział, co powiedzieć, co za chwilę mówi, no wie pani, cel był tak wielki, budowaliśmy socjalizm, no to ofiary musiały jakieś oczywiście padać, ale przecież my się staraliśmy. I to w tym stylu. I teraz jaka była reakcja sali? Dla mnie to był ten pierwszy zwiastun, w jakim właściwym miejscu rozwoju jesteśmy. Czy to jest ta rzodkiewka, która jest tylko czerwona z wierzchu, a w środku jest biała, czy to jest burak czerwony. Po prostu czerwony burak. Sala wyła z radości, ale załatwił kobietę, ale jej powiedział. Rozpoczynamy grę, która się skończy źle dla wszystkich uczestników tej sali. Proces lustracyjny Józefa Oleksego trwa już 4,5 roku. Poseł SLD mówił dziś, że wczoraj spodziewał się mów końcowych. Tymczasem, jak ujawnił Oleksy, do sprawy rzecznik wprowadził około 3000 nowych dokumentów, a to może oznaczać przesłuchanie kolejnych świadków procesu. Małgorzata Niezabitowska od początku twierdziła, że dokumenty na jej temat sfałszowano. No cóż, no sądy mamy takie, jakie mamy. Ja przypominam, że to jest system sądowy odziedziczony wprost po PRL-u i bez właściwie żadnej głębszej weryfikacji czy przebudowy. On ciągle funkcjonuje w tamtym modelu. I proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie procesy, o których tutaj mówimy, pana Oleksego, pani Niezabitowskiej, osób, które publicznie oświadczają, że i oświadczały od początku, są absolutnie niewinne, nic nie ma przeciwko nim, nie mają nic do ukrycia, one żądały, żeby drzwi były zamknięte. I ja powiem wprost, ja rezultaty końcowe takich procesów nie traktuję jako wiarygodne. A profesor Zdzisław Krasnodębski w artykule o perelowskiej inteligencji podsumowuje. Wszystko to przebiegałoby dużo sprawniej i dokonałoby się znacznie wcześniej, gdyby inteligencja pozostała wierna swemu dawnemu, przedwojennemu etosowi. Niestety nie mamy takich elit jak w roku 1918, gdy tworzyła się II Rzeczpospolita. Nie mamy tamtej inteligencji, lecz tylko tę stłamszoną i upodloną w PRL-u, która nie ma odwagi spojrzeć w lustro
i dokonać samooczyszczenia. Ostatnie wypowiedzi Józefa Oleksego przypomniały nam, kim są postkomuniści, kim naprawdę jest Aleksander Kwaśniewski, bardzo popularny wśród polskiej inteligencji, bo uosabiał wyobrażenie o wielkim świecie, a zarazem był gwarantem puszczenia w niepamięć dawnych grzechów i możliwości dorabiania na boku. I się nikt za nic nie odpowiada. Jeśli w ogóle coś się złego działo, to było mniejsze zło. Czyli mogło być tylko gorzej. Ale to jest tego typu właśnie inteligencja, która w roku 1944-1945 utrwala władzę ludową czynnie. Wielu z tych ludzi z bronią w ręku jeździło na tak zwane bandy, jeździło na rozkułaczanie, zabierali chłopom ostatnie resztki żywności, bili ludzi, chodzili z pasem i w kaburze był rewolwer. Często organizowaliśmy jakieś grupy, tam ZMP czy jakieś inne. Później porobili jakieś kariery naukowe lub kariery jakieś literackie czy gdzie indziej. Później byli w opozycji, ale ich życiorysy zaczynają się od opozycji. Tego, co wcześniej nie ma. Jeśli ja czytam w Gazecie Wyborczej wywiad z Leszkiem Kołakowskim, że no, miałem broń, jeździłem, ale no, oni to nastrzelali, to jest dowód na to, że ten człowiek bardzo dobrze wie, o czym mówi. Tylko on to wszystko spłaszcza. On to wszystko właściwie wyśmiewa, że no, z drugiej strony byli jeszcze gorsi od nas. Oni do nas strzelali, a tamci ludzie się bronili. Bronili swojego kraju. A on był okupantem de facto. Był w strukturze, która była obca, narzucona. Działał w partii, która była obca. Ideologicznie szkodził, a nie wychowywał młodzież. Ale on jest dzisiaj noszony na rękę. Autograf? Tak. Pana profesora autograf. Jesteśmy zaszczyceni po prostu. Myśmy się nie uważali za demokratów, naprawdę. Myśmy się uważali za komunistów. Tak. I wiedzieliśmy, że to nie może być jedno i drugie. Że jednego i drugiego nie można mieć razem. No ale przez pewien okres no, godziliśmy się z tą frazeologią, którą nie wierzyliśmy. A potem to się zmieniło. Leszek miał jakieś straszne parabellum. Pamiętasz? Pamiętam parabellum, a ty miałeś nagan. A ja miałem nagan. No i chodziliśmy z tym, bo jednak nie wiadomo było, co się stanie. No było jednak to zbrojne podziemie, które nie zostało jeszcze wtedy zlikwidowane. No było dość... W sumie było dość dużo ludzi zabitych z naszej strony. I takich przypadków mamy więcej. Nie można Wisławie Szymborskiej wypomnieć stalinowskich wierszy, bo ona wielką literatką jest. Ona dostała Nagrodę Nobla. W związku z tym o stalinizmie nie mówimy. I to jest właśnie dzisiejsza inteligencja, która ma część życiorysu schowana. Mamy teraz problem środowiska naukowego, który murem stoi przeciwko ustawie lustracyjnej. Jak mówią, nie dlatego, że oni nie chcą tej ustawy. Oni mówią, że nie chcą formy, trybu, że im się coś narzuca, że to narusza godność i tak dalej. Jakaś garstka ludzi z nauki podpisuje apel, że są za. Oni są no, tam pokazywani, są próbowani, są forsowani jako pewna przeciwwaga. Ale przeciwwaga dlaczego? Dla prawie całego świata naukowego. I teraz lud Boży patrzy na to wszystko, widzi, co się dzieje i mówi, że to wszystko jest źle robione, bo przecież ci mądrzy ludzie, ci naukowcy to są przeciwko. Czyli musi to być złe, skoro oni są przeciwko. A jak oni się oczyszczali? Kiedy? Gdzie? Jakie oni wnieśli wartości do nauki w Polsce, do tego, co tworzyli? Ich doktoraty są do wyrzucenia na śmietnik. Ci ludzie pisali nie naukowe prace, tylko ideologiczne i to takie, których dzisiaj się powinni wstydzić. Ale ich się w większości nie wymienia w biografiach. Nie jest tak, że on napisał taki doktorat, tylko że jest doktorem. I to wystarczy. I to już daje tytuł do wszystkiego, bo dalsze jego prace były lepsze. Jeśli ja czytałem takie komentarze po śmierci Kapuścińskiego, który był przecież no, wielkim pisarzem, że jego dobiła lustracja, że on się bał, że mu coś tam w papierach znajdą. Jego to dobiło, czyli nasza wrażliwość powinna być skierowana na ochronę takich ludzi. Mimo wszystko, że coś tam zrobili, to jest nieważne, tylko on jest tak wielki, tak ważny, że powinniśmy go chronić. Ryszard Kapuściński, prosząc bardzo o przyjęcie go do partii, pisał własnoręcznie. Jest moją największą potrzebą i pragnieniem wstąpienie w szeregi naszej ukochanej partii. To pani zna. Rekomendacja partyjna. To rekomendacja dla Kapuścińskiego, żeby go przyjąć, napisana przez Geremka. Nie bardzo po polsku i tak nie bardzo, jakby dzisiaj chciał to ujawnić.
W okresie pracy i studiów na Wydziale Historycznym towarzysz Kapuściński przeszedł bardzo duży wzrost polityczny i organizacyjny. Rekomenduję towarzysza Kapuścińskiego w przekonaniu, że przybędzie naszej partii godny jej człowiek. A rekomendował go Bronisław Geremek. Czy to czyta, to ręce opadają. No i to. No ale jednak to jest właśnie ta elita, więc to też należy... To jest dzisiaj ta elita, tak. To jest elita, no. On przyjedzie do Europy i mówi w Strasburgu, że tu w Polsce się źle dzieje, tu ciemnota. No ale to wszystko tak zmarniało? Czy to teraz nie, jakoś... Nie wszystko, tylko że olbrzymia większość tych ludzi ma takie zaszłości. I teraz ktoś, kto się wśród nich chciałby wyróżnić, z nimi walczyć, dostanie w głowę i będzie osamotniony. No nie ma wątpliwości, że gdyby rzeczywiście doszło do lustracji, do deubelkizacji, i jednak odcięcia się od tych PRL-owskich korzeni, likwidacja tych nazw komunistycznych bohaterów, tych wszystkich pomników, bez wątpienia zbliżylibyśmy się zdecydowanie do normalnego, cywilizowanego społeczeństwa, a nie bylibyśmy w znacznej mierze jeszcze społeczeństwem postkomunistycznym, takim jesteśmy, jakim jesteśmy. Obawiam się tylko, że no jakby te kilkunastoletnie zachowania, zaniechania spowodowały to, że no przeciwnik, jakby ci postkomuniści, wypracowali sobie solidne zaplecze polityczne, zaplecze finansowe. W znacznej mierze również dysponują silnymi mediami i obawiam się, że ten proces będzie jednak paraliżowany, będzie w znacznej mierze kulawy i połowiczny. W roku 1989, jak się PZPR rozpadał, to były dokumenty, które zostały wyrzucone dosłownie na ulicę. Ja trochę takich rzeczy dostałem dosłownie od przechodnia. Ktoś to nawet nie bardzo był zorientowany i chciał to jako ciekawostki mi pokazać. Jakie wykształcenie miał na przykład Edward Ochabs, jak sobie sam wpisał. Doktor honoris causa. To jest jego wykształcenie, jakie uzyskał. Stopień naukowy. Oczywiście nie bardzo był świadomy, że to nie jest to samo, to nie jest wykształcenie. Albo na przykład pierwszy zastępca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego. Jakieś tam papiery miał przedwojenne. W roku 1946 Wysoka Komisja w składzie najwyższych funkcjonariuszy tego sądownictwa wojskowego, PRL-owskiego, Polski Ludowej wówczas, postanowiła w trybie nagłym wymienić dokumenty towarzyszowi na takie, że to mu będzie w nowej pracy potrzebne nowe nazwisko, ładnie brzmiące, na ski kończące się. On jeszcze napisał... Jakie miał nazwisko? W uzasadnieniu, bodajże Laks. No właśnie, chciałam zapytać, czy panu ta wiedza, którą pan ma, pomaga czy przeszkadza w życiu? Nie, ta wiedza nie przeszkadza, chociaż był taki czas, że dostawałem za to sporo po głowie, nie ukrywam tego, ale to była satysfakcja, bo wiedziałem, co robię, po co i za co po głowie dostaję. Jak przyszła ekipa w 2001 roku ówczesnego premiera Millera, to wiem, że kombatanci z tak zwanego Ludowego Wojska, Gwardii Armii Ludowej, poszli do niego, postawili mu dwa warunki. Zmianę ustawy kombatanckiej, wyrzucenie mnie z urzędu. Ustawy nie mógł zmienić od ręki, ale mnie oczywiście wyrzucano. Ale ja wiedziałem za co. Wiedziałem, co robiłem przedtem. Liczyłem się z tym, że jak będzie zmiana władzy, to ja wyrzucony będę. Ale miałem satysfakcję, że to, co zrobiłem, to już zostało zrobione. To kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Oczywiście nie sam, ale przy pomocy wielu osób, które przy tym pracowały, pozbawiliśmy ich uprawnień kombatanckich. I to była satysfakcja, że te sprawy przeszły przez sądy. Wyroki były prawomocne, to sobie zaczęliśmy wygrywać w Sądzie Najwyższym, bo były rewizje nadzwyczajne od wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, który usiłował jeszcze walczyć z nami przez jakiś czas przy pomocy różnych kruczków. To się udało. I myślę, że to była porządna dekomunizacja, porządna lustracja, no i porządna deupekizacja, bo jednak to był główny aparat bezpieczeństwa. Jeśli nie włączymy się dzisiaj w bój o prawdę, zmarnujemy kolejne długie lata, a następne pokolenia nam tego nie wybaczą. Bo właśnie prawda ma taką cechę, że zawsze kiedyś wychodzi i zwycięża.